Zakładając kanał, nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek wbije 400 tysięcy subskrypcji. Dzięki wam na ten moment dążymy już do liczby półmilionowej. Na samym wstępie dziękuję każdej osobie za subskrypcję, za zostawione lajki pod filmami, jak i komentarze. Dziękuję każdemu za wsparcie w całej tej drodze oraz dziękuję za wspieranie mnie w sklepie z kodem Holm. Gdyby nie wszystkie osoby, które to robią, to na pewno bym tutaj nie zaszedł. W dzisiejszym odcinku druga część specjala na 400 tysięcy subów. Jak wiecie, pierwszą był stream 12-godzinny, a do tego przedłużany, z czego wyszło ponad 22 godziny streama. W odcinku odpowiem wam na pytania, które mi zadawaliście pod postem oraz pokażę stanowisko. Zacznijmy może od pierwszego pytania. Ile masz lat? Na moment nagrywania tego filmu mam 22 lata, a dokładniej rocznik 98. Śmieszne jest to, że nagrywając stare filmy bardzo często spotykałem się z komentarzami typu: zajmij się rodziną zamiast grać w te gry, stary dziadzie! Było to spowodowane tym, że szeptałem do mikrofonu, przez co ludzie myśleli, że mam 45 lat, dwójkę dzieci i żonę. Ile masz wzrostu? Jestem zaliczany do osób pokroju karłowatych, niestety urodziłem się bardzo niski, wzrost na ten moment to około 1,92 m czy tam 1,93 m, nie jestem pewny. Z tą karłowatością to był żart, jakby ktoś nie szczaił. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata 3 lata starszego. Jak się dowiedziałeś o Fortnite? To pytanie nie bez powodu jest od razu po poprzednim, ponieważ o Fortnite dowiedziałem się właśnie od brata. W momencie, gdy Fortnite Battle Royale dopiero raczkowało, kompletnie nic w tej grze nie było. Wszedłem do pokoju brata i zauważyłem, że gra z kumplem w jakąś dziwną grę. Moja pierwsza reakcja była dosyć dziwna, bo to było takie, no, Battle Royale dla dzieci, z bezsensownym budowaniem. Potem skusiłem się pobrać na własny komputer, no i gram do dziś. No oczywiście, że to pytanie musiało się pojawić. Czy masz dziewczynę? Słuchajcie, ja wiem, że nagrywałem serię z tej dziwnej stronki z dziewczynami i tak dalej, ale wiecie również, że no nie wiem, jestem przekonany, że nigdy bym się nie związał przez neta z obcą dziewuchą. Taka tylko wstawka dla ludzi, co jakieś dziwne shipy robili. Odpowiadając na pytanie, nie, na ten moment nie posiadam, więc jak są jakieś fajne dziewczyny 18+, to zapraszam na Instagrama. Żartowałem, a może nie? Jaka jest twoja największa wada? Minus 2,25 na lewym oku. A tak poważnie, to jak chcecie maraton wad Holma, to dajcie znać, zajmę najbliższy rok, aby się o tym rozgadać. Czy masz jakieś zwierzątko? Na ten moment niestety nie, ale moim takim małym marzeniem jest w końcu kupić kotkę brytyjską. Coś jak Luni, aby Luni miała koleżankę do plotkowania. Czy lubisz to, co robisz na ety, oraz czy będziesz nagrywał z kamerką? No jasne, że lubię. Gdyby to było coś, co robiłbym w 100% na siłę, to bym tego nie robił. Nieważne, jakie profity bym czerpał, to i tak bym się nie zmuszał, tak naprawdę. Co do kamerki, to jak wiecie, ostatnio odpaliłem ją na live'ie z okazji 400 tysięcy. Kiedyś już ją również parę razy odpalałem, ale sam nie wiem, czy kamerka zostanie. Zależy to od was, więc dajcie znać w komentarzu. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w Warszawie. Czy znasz jakiegoś youtubera osobiście? No jasne, że tak, i to nie jednego, ale jako już to pytanie, czy znam, a nie kogo, to zostawię was w niewiedzy. Czy pokażesz stanowisko? No nie wiem, nie wiem. Zacznijmy może od monitorów. Wszystkie są z firmy MSI, tak samo jak wszystkie posiadają 27 cali oraz 144 Hz. Cena każdego z nich oscyluje w okolicach 1200 zł. Na ten moment korzystam z klawiatury SteelSeries Apex 7, jak zresztą cała reszta mego sprzętu jest również wyposażona w SteelSeries. Koszt tej klawiatury to średnio 800 zł. Przechodząc dalej, mamy myszkę SteelSeries Sensei Ten. Ciężko mi o niej cokolwiek powiedzieć, ponieważ dopiero zaczynam z niej korzystać, ale jak na pierwsze dni korzystania wydaje się godna polecenia. Możemy ją kupić za jedyne 300 zł. Na czymś to musi stać, więc lecimy do podkładki. W tym przypadku jest to SteelSeries QCK Prism Cloth XL, czy jakoś tak. Cena to również kolejne 300 zł. Ostatnia rzecz ze sprzętu bardziej podstawowego to słuchawki. Są to dokładnie słuchawki bezprzewodowe SteelSeries Arctis Pro. Na większości stron są wystawiane w okolicach 1300 zł. O właśnie, a to stacja dowodząca, którą dostajemy w zestawie do tych słuchawek. W niej ładujemy baterię, czy też chociażby zmieniamy głośność. Mikrofon, a raczej jak na razie ramię mikrofonowe Rode PSA 1 w cenie 400 zł. Samym mikrofonem jest mikrofon Blue Model Ember. Dużo zastanawiałem się, kupując ten mikrofon, ale jak sami słyszycie, jakość jest naprawdę przyjemna. Cena mikrofonu to około 600 zł. Aby cały ten sprzęt funkcjonował, potrzebny nam jest mikser obsługujący XLR, tak więc mamy Go XLR. Nie jest to jedynie mikser, jest to maszynka do podgłaśniania masy ścieżek, zabawy bindami czy też głosami. Możliwości ma niesamowicie dużo, cena to około 1600 zł. O, tutaj to słońce z dziurą w środku to moje oświetlenie na streamy. Samo oświetlenie kosztowało około 150 zł, ale to, co stoi za nim, jest już troszkę droższe. Stoi tam zazwyczaj aparat, który właśnie nagrywam, a dokładniej Sony A6000 wraz z obiektywem. No nie przeczytam tego, przepraszam, ale wyświetla wam się teraz na ekranie. Całość zestawu wyniosła trochę ponad 4000 zł. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli całego komputera. Na ten moment posiadam tylko jeden, ale w niedalekiej przyszłości kupię drugi do streamów. Ceny obecnego okropnie zmalały, no ale co, po kolei. Rozpoczynając od procesora, Intel Core i7 9700K 360 GHz, 1750 zł. Karta graficzna to RTX 2070 od Gigabyte 2000 zł.
32 GB pamięci RAM, 3200 MHz od HyperX-a, około 1000 zł. 3 dyski, poczynając od dysku M2 250 GB, dysku SSD od HyperX-a 480 GB oraz dysku HDD 2 TB. Nie wiem, ile to mogło kosztować, max 700 zł. Płyta główna MSI Gaming Plus za około 500 zł. Wiadomo, jeszcze jakieś tam wiatraczki czy obudowa od Silent Hill PC, ale nie mam pojęcia, co to dokładnie jest. Zapomniałem wspomnieć jeszcze o karcie przechwytującej od Avermedi za około 1200 zł. To wszystko stoi na biurku za 3000 zł. Nie, to nie żart, to gówniane biurko serio tyle kosztuje na stronie, więc nie będę podawał nazwy, bo szczerze, to stary by mi ukręcił lepsze w piwnicy za dwie dyszki. Taka sama sytuacja jest z fotelem, więc wolę nie pokazywać, aby nie promować shitu. Do tego stanowiska dochodzą jeszcze jakieś pady od Xboxa, wiadomo, kierownice i tak dalej. Ale mam to wszystko schowane i nie chcę syfu robić.